Hałdę śmieci na środku drogi z Parszowic do Wielowsi zauważyli kierowcy w nocy z 26 na 27 czerwca. Śmieci stanowiły zagrożenie dla kierowców, a koszt ich usunięcia to kilka tysięcy złotych. Kilka dni temu na Dolnym Śląsku doszło do podobnej sytuacji. Kierowca wyrzucił śmieci na polu, a podczas zawracania jego auto przewróciło się, a sam kierujący został uwięziony w kabinie ciężarówki. Mężczyznę zatrzymali policjanci ze Strzelina, a tamtejsza prokuratura zajmuje się sprawą. Niewykluczone, że wyrzucą on śmieci także w innych miejscach. Mamy też podejrzenia, że mogło do tego dochodzić też na terenie naszego powiatu i w dniu wczorajszym były też przeprowadzone oględziny miejsca składowania odpadów na innym terenie niż ten, za który teren ten sprawca otrzymał zarzuty. I wstępnie biegły z zakresu ochrony środowiska ustalił, że są to najprawdopodobniej tego samego rodzaju odpady, więc można byłoby przypuszczać, że pochodzą one od tej samej osoby lub grupy osób. Przypomnijmy, że śmieci, które znaleziono na drodze w okolicach Lubina, zawierały resztki tekstyliów, folii, gumy i tworzyw sztucznych. Śledczy z prokuratury w Strzelinie będą teraz badać skład odpadów, które wylądowały na tamtejszym polu. Szczegółową analizę tych odpadów nam wskaże biegły z danej przez siebie opinii pisemnej, bo na razie dysponujemy opinią tylko i wyłącznie ustną złożoną do protokołu. Jest to opinia wstępna. I z tych miejsc, które były poddane oględzinom, bo biegły uczestniczył w dniu wczorajszym i przedwczoraj w czynnościach w dwóch różnych miejscach, z tych też miejsc były pobrane próbki do badań, żeby ustalić dokładnie, o jakie substancje chodzi. W sprawie śmieci z okolic Strzelina zatrzymano 48-letniego kierowcę ciężarówki, który jest mieszkańcem powiatu wrocławskiego oraz właściciela firmy transportowej. Policjanci z Lubina do tej pory nie zatrzymali nikogo w sprawie odpadów na środku drogi pomiędzy Parszowicami a Wielowsią. Jak informuje rzeczniczka lubińskich kryminalnych, nadal prowadzą czynności operacyjne.